Setną rocznicę urodzin Kazimierza Górskiego w Lwowie konsul generalny Eliza Dzwonkiewicz uczciła pamięć legendarnego trenera polskiej reprezentacji. Konsul złożyła kwiaty pod tablicą polskiego selekcjonera w gmachu szkoły, do której uczęszczał przy ulicy Chocimskiej. Ja jestem naprawdę szczęśliwa, że mogę dzisiaj tutaj, w setną rocznicę urodzin Kazimierza Górskiego, stać pod gmachem szkoły, w której się uczył we Lwowie. On tutaj wzrastał, tutaj się wychowywał. Bardzo cieszę się też, że dzisiaj z najmłodszym pokoleniem Pogoni Lwów możemy tutaj oddać hołd temu człowiekowi, złożyć kwiaty i że ci młodzi sportowcy też są zainteresowani lwowiakiem Kazimierzem Górskim. W uroczystości również wziął udział Marek Horwań, prezes klubu Pogoń Lwów, razem z młodymi sportowcami. Cieszę się, że z panią konsul generalną miałam dzisiaj zaszczyt złożyć kwiaty również z naszymi najmłodszymi zawodnikami tutaj przy tablicy Kazimierza Górskiego w setną rocznicę jego rodzin, a także krótko opowiedziałem, przypomniałem też dzieciom o tym, kim był i co zrobił dla Lwowa, dla polskiej piłki nożnej, jaką legendą był. Chociaż większość życia Kazimierz Górski spędził w Warszawie, to do końca życia mówił, że czuje się lwowianinem. W mojej rodzinie były bardzo żywe tradycje kibicowania Legii Warszawa. Mój brat, mój tata, moi wujkowie. Ja wzrastałam w takiej atmosferze, że się wszystkie mecze oglądało i bardzo się je gorąco przeżywało. I nawet nie pamiętam, kiedy zetknęłam się z postacią Kazimierza Górskiego, ale zawsze pamiętam pozytywne emocje i taki ogromny szacunek do tej postaci, do skromnego człowieka i wybitnego piłkarza. Kazimierz Górski urodził się 2 marca 1921 roku. Swoją karierę sportową rozpoczął od klubów RKS Lwów, Spartak Lwów, Dynamo Lwów. Był trenerem polskiej reprezentacji w czasie Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 roku, gdy polska drużyna zdobyła złoty medal. Umieszczony na tablicy napis mówi: do końca nosił w sercu ukochany, rodzinny Lwów.